Słuchajcie, kochani, jestem w drodze do miasta. Jedziemy do Krakowa i dzisiaj będzie filmik z moją mamą, Bożeną Adamek, aktorką filmową i teatralną, z którą już robiłam jeden filmik, także możecie sobie do niego zajrzeć, podlinkuję go Wam w tym filmie i dam ekran na końcu. No a tymczasem jedziemy do vintage shopu Textile House, o którym już widzieliście program, bo jest nowa dostawa. No i postanowiliśmy z mamą zrobić jakieś zakupy, a przynajmniej zobaczyć, co tam jest. Jeśli coś się uda kupić, to zobaczycie to na 100% w stylóweczkach. No i coś tam jeszcze z mamą nakręcę. Będzie to coś w temacie jej kreacji teatralnych, jej strojów teatralnych, no i tego, jak tam wygląda przygotowanie do takiego występu w garderobie, jak aktorki się przygotowują do swoich występów teatralnych, jak wygląda szukanie kostiumów do filmów również, jaki udział w tym mają, własny udział mają w tym aktorzy. Także mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje. No i oczywiście zachęcam Was serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału. Ciśnijcie sobie przycisk powiadomień, bo będę właśnie na moim kanale pokazywać tematy takie artystyczne, modowe, stylistyczne. I już teraz serdecznie Was zapraszam na relacje z vintage shopu i ciąg dalszy już z garderoby mojej mamy. Kochani, już idę właśnie do vintage shopu. Trochę się spieszę, bo mama już czeka. Nie chciałam więcej nagrywać już tam w aucie, bo wiecie, trzeba się skupić. Zaczęłam wjeżdżać już w teren trochę bardziej taki miejski, do Wieliczki. No i teraz, moi drodzy, przy okazji jeszcze chcę Wam powiedzieć, że moja mama jest aktorką teatralną, filmową. Możecie kojarzyć ją z filmów takich jak Znak Orła, czy Był Jazz, czy z serialu Królowa Bona jako Elżbietę Habsburżankę. Kto nie widział poprzedniego vloga, to bardzo Was zapraszam i tam wszystko powiedziałam, także nie mówię już więcej i przechodzimy już do zakupów w vintage shopie. Zobaczymy się na miejscu. Cześć kochani, witam Was już serdecznie razem z mamą. Jestem, dobiegłam. Idziemy teraz na zakupy, zobaczycie zaraz przebitki. Może się coś uda wygrzebać. Ja nie mam cierpliwości, ale może z Kingą się to uda. O, jest nowa dostawa, patrzcie. No to możesz szukać, co to będzie tak trochę. Zobaczcie. Sweterki. Tu jest bardzo dużo rzeczy. Fajne spodnie spodziane. Świetnie. Dzwony, ale poczekaj, dzwony. Tylko strachnie. To jest. Tutaj mi się podobają. Mi się podobają, ale to jest, dla mnie to za szerokie te dzwony. 95, to nie jakoś też straszne. No, ale są dobra spora. Fajne, fajne. Spódnica fajna. Bardzo długa. Ale bardzo ładna. Mm. Strasznie długa. Trzeba by skracać. Ja się skracam na siebie. Przeważnie. Mi się takie podobają w kratę. Nie, no super rzeczy. Ten spodar też jest fajny. Spódnica jest bardzo długa. Długie właśnie, nie? Ładnie. O, taka lata 70 troszkę. Tak. Nie? Taka. No, jak ciekawe. W modzie wtedy. Ciekawe. Fajne kolory, ale... O, czerwony kapturek taki. Troszkę. No to tak jak kostium. No, to jest kostium po prostu, nie? Bardziej kostium. Tak, kostiumowe takie. To ja mam już takie podobne. Masz tych kratek dużo właśnie. Ja też mam sobie buty. Buty to chyba tam dużo jest. Tam dalej. Brakuje mi spodni. O, to trzeba szukać. To granatowych, czarnych. To granatowe nie wiem, czy są tam dalej gdzieś. Granatowych spodni mi brakuje. Jaki to jest fajny żakiecik. No, zabawny. Ciekawy, tak? Tylko chyba też duży. Co to za rozmiar? 45. To będzie M-ka chyba. Tak mi się wydaje, nie? To widzę od razu, że jest... Duży, duży. No ale nie wiem, czy nie na mnie byłoby za duży. Spodnie. Spodnie. Granatowe to raczej tam... Bo mam, myślę, że mam dalej taki fajny szukać. Zestaw pudrowy. Taki pudrowy bluzu. Bluzka i sweterek. I do tego nic? Nic. No to można szukać nic. Kierunkowo do tego.
pasuje do... Nie, no granatowa bardziej, ale strój taki atramentowy kolor. Atramentowy, ładny, on był do takiego... To weźmy ją i potem będziemy mierzyć, bo nie ma co wszystkiego naraz. Znaczy nie ma co po jednym. Tak, wiesz, jak ją chodzić na razie przed jedynie. Bo tak, bo chyba nie ma koszyków, nie? Aha, można sobie przy kasie, super. Ryzyko. To nie widzę na razie. Albo takie ciepłe jakieś. Jest też. Też szukam ciepłych spodni. Mam fajne czarne. I te czarne. Ciekawe. Albo jakieś takie właśnie hecne. Chętnie bym właśnie tutaj sobie kupił. Tutaj są też ciekawe. Ona kosztuje. Tam będzie cena. O, jest metka. Jest. 62 zł, nie. Bardzo ładnie. Mi się takie, to bardzo mi się podoba. Też mi się podoba. Szkoda, że pomyślę. Nie ma paska, ale można by tutaj doczepić, nie? Na tych. No można. Na tych. Ale ja właściwie się przyzwyczaiłam do chodzenia na przykład z kuferkiem. Bardzo fajnie. I wcale mi nie przeszkadza. Weźmiemy ją do mierzenia. Weźmiemy, że czegoś przymierzymy. Do tego. Oj, to mi się podoba. Granat taki, ale patrz jaki ładny wzór. To czarny, nie granat. Nie granat. Chyba. Tło jest czarne. A może. A nie, no rzeczywiście. Ciężko powiedzieć, trzeba by to do światła. Do światła, tak. Nie? O Jezus, spadł. Nie, nie dużo za szerokie. Szerokie nie będą chyba, bo nie? Mają. Bo teraz są modne te rzeczy. Ale czy pas nie będzie założył, nie? Pas nie jest szeroki. Czas przymierzyć. Ja zmierzę. No, ile weźcie tam odwieź. Ile kosztuje? Ile tam? No właśnie nie wiem. Nie widać. Być. Nie ma ceny? Mhm. Ślepa jestem. Z drugiej strony. Nie ma? Nie. Czekaj, to może w środku. One są jest bezcenne. Metka. Nie, musi być metka. Może tutaj czekaj. Dobra, sprawdzimy później. Najwyżej. Spodnie bezcenne. Do tej, znowu do tej maseczki. Tak, pasuje do maseczki. A ja maseczkę źle trzymam, powinnam zawiesić sobie na uchu i tak chodzić z nią, a nie... Ja mam na rękę. Na rękę. Machać. Ale jest mało właśnie. No, włożę na rękę tak. Ale troszkę niedobrze nią machać. Dobry kolor. No, fajny, fajny kolor. Fajny kolor. Ale ja wiem. Fajny kolor, nie? O. Też mi się to spodobało, ale aż oczopląs się dostaje. Ale wielki. Aż oczopląs. Takie pląsy można dostać. O, taką pelerynę podobną mam, tylko czarną. Tu kostium. Ale duży jest, nie? Za duży. O, sukienki są. Ciekawa jestem sukienek. Fajne dosyć zawsze. Patrz jaka suknia na lata 20. Mm-hmm. Ale duża. Tak. Duża. No, dla ciebie to taki 38. Fajna, ciekawa, nie? Kolor ma ładny. Ale ja mam uliczna. Tak, ja mam pół szafy tych ciuchów estradowych. No, na lata 20 tak. To bym chciała mieć sukienkę, tak. bo to jest taki styl. Ciężko dostać takie ciuchy w tym stylu. A sukienka też jest śmieszna. No, to masz podobną, nie? Tylko inny kolor. Tak, mam. Tak mi się wydaje. Dużo, duże, duże. Tak. O! No fajne, tylko coś przeźroczyste trochę. No, musi być spód do tego. Ale ja na ciekawe. Ja nie lubię takich. No ale wiesz, ja się do czegoś. Do czegoś. Cekinów nie znoszę na życie. To? Koszula. No wiadomo, że z cekinami na estradę to można. No, taka sukienka śmizierka ciekawa, nie? Bardzo z góry. No, mamy za treści 113 zł. Ciekawe.
mi się przydały. Stuza. Takie zielonkawe, fajny kolor. Tylko chyba niepraktyczny obcas. Jest śmieszny bardzo. No, taka sukienka może fajnie wyglądać. Mm-hmm. Ja mam taką taka... rękawkę podobną na lato. Ładne ma guziczki. Bardzo ładne guziczki. No, no, ona jest ciepła chyba. Ja bym przymierzyła. Z ładną krateczką. Znaczy dla ciebie ona jest. Ona kosztuje 90 zł. No, no nie ma się co dziwić. No bo to są takie, wiesz... Ja nie wiem, jaki to jest numer. No, to jest 36 na pewno. Nie. To jest... Tutaj może coś ciekawego mieć też. Jakieś rękodzieło. Do wieszania. Mhm. Takie słodkie. No. 17 zł. Ręcznie haftowane oprusy. Ten czarny jest nawet ładny. Właśnie bardzo zimna jest Polska. Tutaj jest jeszcze chyba zatrzaska. No ale dziwne tutaj to. Ja myślę, że tu trzeba wszyć zamek. Tak. No i tutaj trzeba zapiąć do góry. Może zameczek, że nie będzie się otwierać. Nie, raczej nie. Jest zgrabna. Super jest. No. A pokaż, jest dalsza, tak? Pokażę, jak nagram. Super. No, świetny ma te guziczki. No i materiał. Pokażę jeszcze tak z przodu. No właśnie, bardzo trafiła się fajna sukienka. Super, no tylko rzeczywiście to musi być, muszą być te zaczaski. No muszą być zaczaski i to musi, tu muszę. Ja nie wiem, czy nie zameczek, ale chociaż... Może z zaczaskami będzie mniej. Może zamek też zniekształcać, bo się będzie... Może zniekształcać, tak. Może się wyginać. No trzeba tutaj w każdym razie to co. Trzy zaczaski ci wystarczą. Tak, tak. Trzy, cztery. Ale ona tutaj bardzo ładnie leży. No świetne rękawy. Mi się bardzo podoba, tak jest. Tak jak sam raz. Nie są... Akurat idealne. No super. Także. Lukasz się z przodu. No to nie wyglądają fajnie. W sensie taki krój... Właśnie nie wiem, dla mnie to czegoś tutaj jest za dużo. No to jak się nie czujesz, to nie. Podkrojone są to nie, takie. To nie ma sensu. Nie są dobrze podkrojone. Jak się nie czujesz dobrze, to nie będzie. Z tyłu może być. Z tyłu jest okej. No ale tutaj, tu jest też. Nie, to jak tutaj źle leżą, to nie, bierz. To są, nie są porządnie podkrojone. No to te drugie spróbuj może. Chociaż one są i na długość na mnie dobre. Dobre, no. Mhm. Bez przerabiania. A jak tak z przodu średnio się czujesz, to nie ma co. No nie wiem, to oceń to. Coś rzeczywiście tu się dzieje. Coś tu się dzieje. Jest źle podkrojone. Fajne. Nie no, na ciebie są fajne brzmienia. Ja nie muszę takich cudów mieć. Super. Super bermudy na zimę z wełny. O, zobaczycie, o to chodzi. I nawet jest pasek, chociaż pasek jest niestety sztuczny bodajże. Ale są fajne. Ale fajne są. Bardzo fajne, no. Udało ci się. Jak chcesz, możesz je zmierzyć też. No i zrobiliśmy zakupy w tym pierwszym vintage shopie. Teraz zobaczymy jakieś dwa nowe, bo jeszcze tam nigdy nie byłam. No właśnie, tu idziemy zadowolone. Zobaczycie w stylówkach. Taki mały vintage shop. Trzy osoby mogą wejść tylko do środka. Zobaczymy, co tam jest. Halka wypycha. Super spodnie. Ale właśnie do kozaków by fajnie wyglądało. Do kozaków, tak. Do kozaków i do takiego wąskiego swetra. Zobacz się. Za guziczki. Śmiesznie, bo nie chcę pani sfilmować. No. Mają coś takiego śmiesznego. Nie, fajne. No, mi się podobają. Takie inne, inne zupełnie tak. Do czarnego swetra też by pasowało i do brązowego. Do czarnego i do tego szarego. W zasadzie do każdego z tych kolorów. Sweterek może być. No spróbuję to wsadzić do środka. Są nie, takie średnie, nie są, nie są takie grube. Bardzo, ale grube rajstopy za to można. Ale grube rajtki założyć i do wielu rzeczy pasuje. Można zrobić stylówkę z nimi w domu fajną. No, zrobić... ale nie, akurat do tego też do tego pasuje. Też, ale mogłoby też być do... Do czarnego. Do jakichś czarnych albo do brązowych, nie? Tak. Do żakietu jakiegoś też. O. No. I do kozaków musimy przymierzyć. No, do kozaków, ale...
No, do takich. To akurat na szczęście mam czarne rajdy. No, ale najlepiej będą do kozaków wyglądać. Mhm. Takie szarowary pasują. Chyba ta sama sieć vintage shopu tutaj, tak z takim fajnym koniem. Mamo, takie spodnie. Granatowe są. Fajne spodnie i zgrabne z tyłu. A z przodu pokaż się. Do granatowego swetra. No z przodu super też. Fajne, fajne. Dobre, bo takie eleganckie, ale też wygodne chyba, nie? Wygodne, wygodne. Fajne, miłe. Nie wiem, co to za skład. Trzeba zobaczyć właśnie, co tu. Ale wygląda na tak. Ale spoko. Nic nie muszę z nimi robić, się muszę skracać. No właśnie. Bardzo fajnie. Super. Tak. Całą torbę ciuchów kupiłyśmy z Kingą w ciuchowcu. No i chciałam tylko pokazać, zwrócić uwagę na mój płaszczyk, który jest świetną zdobyczą. Ja go bardzo lubię. Jest i ciepły, i na tyle jeszcze, chociaż jest dopasowany, jest na tyle jeszcze obszerny, że mogę jeszcze się pod spód ciepło ubrać. No bardzo go lubię. No i taki troszeczkę niegdysiejszy. Właściwie wszystko, co mam na sobie, i sweterek, i spódniczkę czarną, i buciki. Wszystko mam z ciuchowca, no więc tanim kosztem dobrze się czuję w takich ubraniach. No bo to są dobrej jakości rzeczy, z wełny tak, płaszcz. Tak, tak, z wełny płaszcz. I on jest chyba właśnie vintage, on jest chyba stary. No wygląda. Tak myślę, bo no, jeszcze ma takie rękawki jest, lata tak, 80. Albo może? Jest uszyty po prostu na wzór tych dawnych płaszcz. No jest fajny. Torebkę też mam od córeczki. Nie wiem, gdzie zdobytą, w którymś ciuchu. To jest chyba nawet z Tunezji torba. A może, może. No. Dobra, to zobaczymy się w stylu. Zobaczymy się w stylu. Kochani, właśnie żeśmy wyszłyśmy na zewnątrz, żeby zrobić coś w świetle, bo nic w środku nie widać w domu. No i są nowe spodnie, zobaczcie, super, to jest ostatniego tak, sklepu. To są teraz właśnie. No i opowiedz coś o tej stylówce. No i myślę, że do właśnie już na tą porę roku do krytych butów, takich wyższych, można jeszcze też i do środka schować, do kozaczków. No i myślę, że do granatowego golfa, taka, że tak powiem, do pracy. No fajna, fajnie wyglądają. No i płaszczyk można do tego naszyć. No i kaszmirowy płaszcz, zobaczcie, stylowy. To, po prostu super. Mi się podoba ten płaszcz bardzo. Okutać tutaj. No, bardzo taki trochę płaszcz. Jest duży, czuję się w nim taka malutka. Nie, on wygląda bardzo dobrze. A jak go rozchylisz, to widać, że do spodni idealnie. Tak. No jest w każdym razie, przygotowana jestem na jesień. Na zimną porę roku. Okej, jedna stylówka. Okej, no i druga wersja. No i te spodenki, kurczę, są naprawdę świetne. Bardzo się cieszę, że mają wysoki stan, bo ja nie znoszę tych wszystkich biodrówek. No tak, ale w ogóle są zgrabne. No a płaszczyk właśnie dostałam od córki, też z ciuchowca. No i proszę bardzo. Wełniany płaszczyk, też fajny. Taki, z taką tutaj marszczową pupą. Ale ja koniecznie chcę wymienić guziki, bo czuję się troszkę jak pajac. No mi nie przeszkadzają, ale jak nie lubisz złotych, to także granatowe też bardzo, fajne. Bardzo fajnie do tych spodni, bo one są dzielono-granatowe, więc... Nie, ale te guziki mi nie denerwują, nie będę tak chodzić. Także muszę sobie... Tak, także myślę, że jest bardzo udany zakup, fajny. Super. Także spodni mam... Brakowało mi spodni. Jeszcze sobie muszę kupić dobre jeansy, bo potwornie mam powycierane. No właśnie, dobre jeansy, będziemy szukać. Druga stylóweczka. Z nowo kupionymi, jeszcze bardzo pomiętolonymi spodniami,
Ale są. One mogą być zmięte. Bo mają po prostu inny kolor tu, inny fason tu, pasują do butów. Przedłużają nogi, bo buty masz brązowe. Buty brązowe. To się wydają długie. W podobnym kolorze, też taki kakaowy kolor. No i do tego myślę, mogę nosić spokojnie. No, czarną kurtka super, skórzaną. Moim zdaniem. O, i tak. Też mógłby być czarny płaszcz. Mógłby być czarny płaszcz. Ale fajny ale... wisior. O, czekajcie, zobaczcie sobie. Wisior jest też w kraty, z takim brązem. Coś tutaj. No dobrze, no taka w każdym razie nowa stylówka, całkiem inna. Nietypowa dla mnie, bo ja taka fajna! Taka artystka. Odważna nigdy nie byłam, to dzięki Tobie. No to kochani, pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że podobały Wam się te moje nowe zakupy. Szczególnie sukienka świetna, ale portki bardzo mi były potrzebne. Bardzo mi były potrzebne, bo mam mało spodni. W stylu artystki. Tak. Głównie nosiłam ostatnio dżinsy i są tak zniszczone, sprane, że trzeba kupić nowe. Musimy znaleźć jakieś. Dobra, będę szukać. Dżinsy. No to buziaki, do zobaczenia. Pa. Witajcie kochani, tym razem już na końcu filmu, bo dzisiaj cały praktycznie film to był reportaż i nagranie z wyjścia z moją mamą do vintage shopu. No i oczywiście stylówki, które potem na szybko zrobiłyśmy, dosłownie w ciągu pół godziny wszystko. I teraz pokazuję Wam tylko to, co zostało dla mnie, bo mama kupiła mi, chciała zapłacić, więc pozwoliłam jej. Kupiła mi w vintage shopie te właśnie bermudy, które widzieliście w przebitkach. Są 100% z wełny, takiej cieniutkiej, bardzo fajnej wełenki, więc ona w ogóle nie jest taka, wiecie, gruba. Materiał sam w sobie nie pogrubia. I nie jest w ogóle nawet taki misiowy, tylko jest taki właśnie bardziej, ja bym powiedziała, taki garniturowy trochę. No i ma świetny, naprawdę świetny kolor. No i w ogóle bermudy to jest teraz hit mody. Top fashion, można powiedzieć. Świetne są te bermudy, naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają, tym bardziej, że są właśnie w szkocką kratę, którą kocham, szczególnie właśnie w zimie, bardzo, bardzo lubię szkocką kratę. No i pokazuję Wam tam stylóweczki właśnie z tymi bermudami. Pierwsza ta stylówka to jest ta, którą mam na sobie, tam się będę też w niej przechadzać, możecie sobie zobaczyć. Czarny sweter w takim właśnie stylu trochę szkockim też można powiedzieć, on ma tutaj takie warkocze u góry, jest taki z tymi rękawami poszerzanymi. No i do tego mam granatowe rajstopy i granatowe sztyblety, ale mogłyby spokojnie być czarne rajstopy, czarne kozaki. Po prostu taka wersja, bo tu w tych spodenkach akurat jest i granat, i czerń, i zieleń jeszcze dodatkowo, paski żółtego i czerwonego, ale to już pomniejsze. Ale właśnie można w związku z tym mieszać te kolory, granat z czernią, bo bardzo często jest tak, że one się wykluczają, ale w przypadku tego typu ciuchów można nosić i granat, i czerń w jednym stroju, to jest też spoko, także można włożyć i tak, więc pokażę Wam dwie wersje jeszcze. Jeszcze jest jedna wersja z czerwonym golfikiem kaszmirowym, czerwonym paskiem, właśnie czarne kozaki, czarne rajstopy do tego. No i na to sobie założyłam też w kratkę w bardzo podobnej kolorystyce, zestawieniu kolorystycznym ten żakiecik, taki krótki angielski właśnie, jest rewelacyjny zresztą. No i druga wersja stylówy, o i tu zobaczycie właśnie jakby osobno bez tego żakietu i razem z żakietem stylóweczkę. Natomiast druga wersja stylówy to jest z zielonym swetrem od Ralpha Laurena, 100% wełna, taki wąziutki sweterek, który wchodzi do środka i też z tym właśnie żakietem w kratkę. Także jest dużo możliwości, tak naprawdę można łączyć ze wszystkimi kolorami, które są na tych spodniach, z żółcią nawet, jeżeli ta żółć byłaby taka, no może niezbyt taka oczo, wiecie, taka rzucająca się w oczy, bo to by zgasiło resztę stroju, ale z czerwienią właśnie, z zielenią, z granatem, z czernią, rewelacja. Bardzo praktyczne, cieplutkie, nie za krótkie właśnie, one są bardziej takie trochę spódniczkowe, powiedziałabym, więc spoko wyglądają. No i polecam Wam oczywiście do tego nosić w jednym kolorze dół, czyli spodnie, buty w jednym kolorze, żeby sobie kolejnym cięciem nie skracać sylwetki. I w zasadzie na ten filmik to już wszystko, moi drodzy. Zapraszam Was jeszcze na jeden program, pewnie będzie to jakoś tak koniec listopada, grudzień.
z moją mamą i będzie to pewnie coś z teatru, jakieś jej stroje, być może nawet to będą jakieś relacje z garderoby przed spektaklami, gdzie będzie pokazany pełny strój, makijaż i w ogóle coś powiemy o tych strojach i jak to wygląda, takie przygotowywanie się do spektaklu w takim profesjonalnym, dużym zespole teatralnym z prawdziwymi kostiumami szytymi przez krawcowe i tak dalej. Kochani, także zapraszam Was na to serdecznie. Tymczasem kolejny tutaj filmik na kanale będzie to relacja z kolejnego lumpeksu, z holem lumpeksowym, z supermarkowymi rzeczami, także już Was zapraszam. I oczywiście jeszcze raz zachęcam do subskrybowania oraz do polubienia filmiku. Do zobaczenia, cześć! Pozdrawiam.